Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry państwu. Panie pośle, jeszcze niedawno, kilka dni temu mówiliście, że prezydent stolicy nie powstrzyma was przed maszerowaniem 11 listopada, przed manifestowaniem swojego patriotyzmu na ulicach stolicy. No wczoraj wieczorem informacja o tym, że manifestować patriotyzm będziecie, ale w samochodach, co prawda, taki motomarsz będzie zorganizowany. Skąd ta zmiana decyzji? No, dzisiaj w całym kraju rosną obawy o to, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiczna. Padają oskarżenia, że takie zgromadzenie jak Marsz Niepodległości mogłoby się do tego przyczynić. Stąd, jak sądzę, zarząd stowarzyszenia podjął taką decyzję. No, chociażby ale to wszystko było jasne 2-3 dni temu, kiedy mówiliście, że bez względu na to, co mówi prezydent Warszawy, i tak przejdziecie. To wszystko było wtedy też oczywiste, prawda? Że to może być zagrożenie. Spontaniczna formuła, spontaniczne zgromadzenie, które prawda, jest, jak widać w ostatnich tygodniach, receptą na wszystko, i zastanawiam się, czy działalności gospodarczej nie otwierać pod hasłem zgromadzenia spontanicznego, pozwalałaby nam maszerować normalnie i w najbliższą środę. To nie jest temat zakazania przez Trzaskowskiego, nie było z żadną przeszkodą. On już zresztą rozwiązywał nam marsz, czy zakazywał go w poprzednich latach. Nie bardzo się tym przejmowaliśmy. Natomiast ta decyzja zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ja w zarządzie nie jestem, jestem prostym członkiem tego stowarzyszenia, natomiast ta decyzja jest, jak zrozumiem, związana z tym, żeby też uniknąć potem oskarżeń, że rząd się będzie starał wykpić z sytuacji w systemie ochrony zdrowia, właśnie zrzucając winę na chociażby organizatorów Marszu Niepodległości. A jak to będzie technicznie wyglądało, panie pośle? Jakoś rejestrujecie to wydarzenie? Gdzie w ogóle ten przejazd? Jaki jest cel, będzie cel tego przejazdu? Bo zbieracie się w centrum stolicy? Jak to ma wyglądać? To są dobre pytania, na które, myślę, odpowiedzi udzielił i Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, który wczoraj wieczorem podjął taką decyzję w ciągu dzisiejszego dnia. Wiem, że dzisiaj jest przed południem zaplanowana konferencja prasowa. Sądzę, że te szczegóły są właśnie dogrywane, także prosiłbym o to, żeby się jeszcze w chwilę cierpliwości w tej sprawie uzbroić. Pan oczywiście się wybiera, tak, na ten Marsz Niepodległości? Ja oczywiście będę, jedenasty już, tak dobrze liczę, 2010, to po raz jedenasty wybieram na Marsz Niepodległości, którego przez kilka pierwszych lat byłem organizatorem. Panie pośle, dzisiaj w życie wchodzą kolejne obostrzenia. No, w planach są jeszcze bardziej daleko idące, które premier określa jako narodowa kwarantanna. Widzi pan jakąś alternatywę dla tego, co robi rząd, walcząc z koronawirusem? Tak, no ta alternatywa jest pokazywana chociażby na północ, za Morzem Bałtyckim w Szwecji, to po pierwsze, a po drugie tą alternatywą jest przede wszystkim koncentracja całego wysiłku państwa polskiego na systemie ochrony zdrowia. Nie na tym, żeby policjanci zajmowali się dzisiaj pilnowaniem barów, sklepów, galerii handlowych, siłowni. No ale to policjanci, panie pośle, ale to policjanci co, respiratory mieliby obsługiwać? To policjanci pilnują, lekarze są przy respiratorach, no chyba każdy za inny wycinek odpowiada. Trudno, żeby policjanci mieli zajmować się leczeniem. No dzisiaj, czy tak pan poseł? No dzisiaj w Wojska Obrony Terytorialnej są zaangażowane w leczenie. Nie w leczenie, w koordynację, powiedzmy tam pracę, ale nie w leczenie. Ale panie redaktorze, gdybyśmy zastosowali to, o czym mówiła Konfederacja od wielu miesięcy, gdybyśmy zastosowali te trzy elementy, chronić seniorów i najsłabszych, i tutaj rzeczywiście służby mają do odegrania potężną rolę, chociażby jeśli chodzi o, nie wiem, przywiezienie jakichś towarów, zrobienie zakupów, to tutaj miałyby służby co robić. Po drugie, wsparcie systemu ochrony zdrowia, czyli wielomiesięczne przygotowania, a nie w panice ostatnich tygodni, tak jak to miało miejsce. Tym bardziej, że mamy niewydolny strukturalnie system ochrony zdrowia, który przez koronawirusa zrobił się już totalnie, znaczy nastąpiła jego zapaść. I po trzecie właśnie ten element, żeby nie robić lockdownu, pozwolić ludziom zarabiać pieniądze, bo tych pieniędzy potrzebujemy w gospodarce narodowej po to, żeby chronić ludzi, chronić życie i zdrowie ludzi. To o tym mówi Konfederacja od wielu miesięcy. To tak, moim zdaniem, sytuacja byłaby o wiele lepsza, gdyby ten
plan realizowano cięgiem, a nie szarpańkę od wakacyjnej laby, przepraszam za wyrażenie, wykonanie premiera Morawieckiego i spółki, po narastającą panikę i chaotyczne działania i zamykanie kolejnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego teraz na jesieni. Panie Boże, to spójrzmy jeszcze na tę północ, o której pan mówił, na Szwecję. Pamięta pan, ile w Szwecji jest ofiar koronawirusa śmiertelnych? Nie, danymi nie jestem okay. w stanie tak. No to jest w każdym razie ponad 6 tysięcy. W Polsce jest ponad 7 tysięcy. Tymczasem różnica, jeżeli chodzi o liczbę ludności, no to jest Polska prawie czterokrotnie większa. To no, tylko na te liczby patrząc. Myśli pan, że to jest tak świetny przykład, prawie 4 razy więcej ofiar, na pewno idźmy tą drogą. Służba zdrowia chyba też pewnie w Szwecji trochę lepsza, panie pośle, prawda? Więc na więcej sobie mogą pozwolić. Czy ten przykład na pewno jest właściwy i czy do przełożenia na polskie warunki? Po pierwsze, dwie uwagi w tym kontekście. Po pierwsze, oczywiście każde państwo ma swoją specyfikę. Ja nie mówię o tym, żeby kopiować jeden do jednego model szwedzki, ale na pewno warto raczej pójść tą drogą było, bo obawiam się, że kiedy na wiosnę, daj Boże wcześniej, ale obawiam się, że może być to dopiero na wiosnę, minie obecny sezon zachorowań na różne wirusy, w tym i na COVID, to obawiam się, że będziemy mieli podobną statystykę zgonów z tego powodu jak w Szwecji. Ale pan myśli, że w Szwecji natomiast już ludzie nie umierają, panie pośle? W Szwecji się statystyki zatrzymają? Umierają, natomiast jeśli gdzieś doszło do wypłaszczenia, o którym tyle słyszeliśmy na wiosnę, czyli że ustabilizował się poziom zachorowań, zgonów, jest on w miarę opanowany, to jest to na pewno bardziej Szwecja niż Polska. Szwecja nie notuje takiego skoku w ciągu miesiąca, jak my notujemy w Polsce. Też mają rekordowe ostatnio liczby, panie pośle. Też liczba zachorowań ostatnio jest rekordowa, więc to na pewno nie jest to taki skok jak u nas, ale też ku dobremu sytuacja tam nie idzie. Panie pośle, jeszcze o szczepionkę zapytam. Czy pan czeka na szczepionkę na koronawirusa? Zaszczepi się pan, jeżeli będzie taka możliwość? Swoją rodzinę pan zaszczepi? No to zależy, czy to będzie szczepionka dokładnie przebadana i w taki sposób opracowana, dający gwarancję, czy w taki budzący wątpliwości, raczej na polityczne zamówienie sposób robiona, jak mamy to do czynienia bodajże w Rosji teraz. No ale tak? Panie pośle, no pan nie jest lekarzem, ja nie jestem lekarzem, no to kwestia tak naprawdę, no na jakim poziomie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to jest pewna szczepionka, czy nie. Albo w to no, idziemy, albo nie. Nie, panie redaktorze, no to jest kwestia tego, że wiele ośrodków naukowych, medycznych na całym świecie prowadzi takie badania. No i nieprzypadkowo raczej szczepionki, na niektóre choroby w ogóle nie ma szczepionek, nie wiem, nad szczepionką, nad malarią. No tak, ale ja nie mówię o jakiejś, panie pośle, czarnorynkowej szczepionce, która gdzieś będzie na bazarach sprzedawana spod lady, tylko mówię o takiej oficjalnie dysponowanej przez służby państwowe szczepionce, czy wtedy pan poseł się zaszczepi. No to jeśli będę miał zaufanie i będzie to rzeczywiście produkt dobrze przebadany, to tutaj nie widzę problemu. Natomiast trzeba do tych tematów podchodzić z ogromną ostrożnością i z ogromną fachową wiedzą, której ja oczywiście dysponuję. Natomiast chciałbym, żeby tutaj była rzecz ponad wszelką wątpliwość, a nie robiona na polityczne zamówienie. Panie pośle, o Sejmie trochę porozmawiajmy, bo większość Prawa i Sprawiedliwości taka coraz mniej pewna się wydaje. Czy w tej sytuacji gospodarczo i zdrowotnie bardzo trudnej uważa pan, że lepiej dla Polski, żeby ten rząd przetrwał do kolejnych wyborów, czy na razie przynajmniej kolejne miesiące, dopóki gdzieś przynajmniej nie zaczniemy wychodzić na prostą, czy Konfederacja, gdyby taka możliwość była, przyłożyłaby rękę do przedterminowych wyborów, do upadku rządu wcześniej? Konfederacja jest gotowa na wybory i na weryfikację wyborczą w każdym momencie, więc to nas nie przeraża. Natomiast rząd, który będzie prowadził dalej taką politykę, jaką obserwujemy od początku tego roku, no to nie jest rząd, który powinien trwać. Znaczy albo powinna się zmienić polityka prowadzona przez ten rząd, zdrowotnie
na gospodarcza zwłaszcza, ale i w systemie edukacji, gdzie po prostu mamy drugi semestr dramatu i gdzie nauczanie online po prostu się nie sprawdza. Albo ten rząd powinien zmienić radykalnie swoją politykę, albo rzeczywiście powinien przestać rządzić. To uważa pan poseł, że taki test wkrótce powinien mieć miejsce w sytuacji, kiedy no właśnie ta większość coraz bardziej wątpliwa się wydaje, ktoś powinien wniosek o wotum nieufności dla rządu złożyć, tylko Federacja takich możliwości nie ma z racji swojej siły w Sejmie, ale gdyby taki wniosek się pojawił, to byście go poparli o wotum nieufności dla rządu? Panie redaktorze, no wotum nieufności w polskim systemie konstytucyjnym prawnym musiało być wotum nieufności konstruktywnym. No tak, więc wiązałoby to znaczy, się to z poparciem kandydata to Platformy. To znaczy trzeba było wskazać kandydata na premiera. My żadnego rządu, chociażby z lewicą, tworzyć nie zamierzamy nigdy, więc ciężko, nawet technicznego rządu, więc nie wyobrażam sobie takiego wniosku nieufności konstruktywnego, którego moglibyśmy dzisiaj poprzeć, bo to by oznaczało pójście ramię w ramię z lewicą, no co jest po prostu niemożliwe. A mówił to Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I dobrego dnia, udanego tygodnia życzę. Państwu również bardzo dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy.